Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. W tej części kursu powiemy sobie parę słów na temat noda o nazwie Alpha Convert. Jest to bardzo prosty nod, który zajmuje się konwersją alfy na dwa różne standardy, które istnieją w Blenderze i również mogą być wykorzystywane. Na początku zerknijmy do dokumentacji, aby zobaczyć, co to jest różne, że tak powiem, rodzaje alfy. Otóż mamy w definicjach koloru taką małą notkę, że istnieje coś takiego jak key alpha oraz pre-multiplied alpha. To są dwa rodzaje alfy. W uproszczeniu ich ustawienia polegają na tym, że obraz kodowany w kolorach RGB posiada jeszcze jeden kanał, który jest właśnie kanałem związanym z alfą. I każdy z tych kanałów jest niezależny od siebie. Alfa określa przezroczystość kolorów RGB. Natomiast premultiplied alpha to jest informacja, która zapamiętana jest jako iloczyn alfy oraz każdego z kanałów kolorowych. Przy okazji widać, że alfa pozostaje bez zmian w obu tych rodzajach formatu. No i teraz istnieje node, który konwertuje albo z takiego formatu na taki, albo odwrotnie. I to właśnie chciałem pokazać. Mam tutaj przygotowaną taką scenę, na której jest bardzo prosty układ trzech napisów w różnych kolorach. Te napisy mają dodany materiał. W każdym napisie jest inny kolor tego materiału. I każdy z tych materiałów ma dodaną teksturę, która modyfikuje kanał alfa. Jeżeli ktoś nie kojarzy, jak można to zrobić, to odsyłam go do odpowiednich tutoriali na temat tworzenia materiałów, w szczególności materiałów przezroczystych. Po wyrenderowaniu dostaję mniej więcej tego typu obrazek, to dlatego, że nie podłączyłem kompozytora w nodach. Już to naprawiam. Obrazek podłączony do kompozytora renderuje się jako tego typu układ trzech obiektów z pewną przezroczystością. Widzimy tutaj szare tło, to jest domyślne tło Blendera, no i przezroczystość powoduje, że napisy wydają się znikać, im dalej są od środka. Jeżeli kliknę lewym klawiszem na taki obraz, przejadę po kolorowych obszarach, to w tym momencie widzę wartość alfy, mniej więcej w tym miejscu się pojawia ten wskaźnik. I to jest alfa ułamkowa, bliska 0 już tutaj pod koniec. Oczywiście na samym początku alfa wynosi prawie że 1. Tak to działa. No więc mam takie trzy obiekty, jest alfa i teraz co z tym nodem można zrobić? Jak się przełączę do nodów, dodam sobie tego noda z konwerterów, to jest ostatni z nodów konwertujących, przynajmniej w tej wersji Blendera. I mamy tutaj alfa convert, wejście obrazka i mamy key to premul albo premul to key. Na początku weźmy sobie key to premul. Jeżeli wstawię taki nod do viewera, to w tym momencie widzę od razu, że tło zrobiło się czarne, natomiast moje litery nadal są troszeczkę przezroczyste pod koniec. Tam właśnie alfa dla nich wynosi już jakąś niewielką wartość. To, że się tutaj tło zmieniło na kolor czarny, to jest właśnie efekt działania tego noda. To jest jeden z efektów jakby ubocznych. Otóż w tych obszarach, gdzie było poprzednio szare tło, wartość alfa wynosiła 0. A w tym modelu kolorów i alfy każdy ze składowych barwnych jest mnożony przez alfę, a więc każdy ze składowych został pomnożony przez 0, tam gdzie alfa wynosiła 0. Dlatego dostałem w efekcie kolor czarny. Alfa się nie zmieniła, wygląda w taki sam sposób jak poprzednio. Ok, to jest kanał alfa. Natomiast zmieniły się oczywiście kolory, ponieważ to jest model, w którym mam alfę przemnożoną przez kolory. Jeżeli zmienię sobie teraz model na ten drugi, tam gdzie mam przemnożone kolory do kluczowych, to w tym momencie alfa znowuż pozostaje bez zmian zupełnie, natomiast kolory są zupełnie inne. One są teraz w surowej postaci RGB, nie mają nic wspólnego z alfą i tam gdzie koloru jest mniej, tam jest on po prostu bielszy. Ten kolor biały to jest właśnie taka maska jakby, która zastępuje prawdziwy kolor. Oczywiście jeżeli przemnożę to przez alfę, to uzyskam kolor przezroczysty. Tak to wygląda. Działanie tego noda przydaje się wtedy, kiedy chcemy uzyskać obrazek, który zakodowany został właśnie w jednym z tych dwóch standardów. Najbardziej naturalne dla nas i chyba najbardziej zrozumiałe to jest właśnie model Premul, tam gdzie mamy przemnożone kolory przez alfę, no ale nie zawsze ma to miejsce i na przykład w obrazkach PNG alfa może być ułamkowa, a kolory są kodowane w sposób zupełny. Także różnie może być. Warto pamiętać o takim nodzie, jeżeli mamy jakieś problemy z kolorami. Można sobie później przekonwertować alfę na dwa takie standardy. Ok, dziękuję za uwagę, do zobaczenia.